Rynek podzespołów, akcesoriów, smartfonów, AGD no nieustannie się zmienia. Producenci co rusz raczą nas nowymi produktami, które mają wnosić coś zupełnie świeżego. A to zmienia się funkcjonalność, a to design. Ot taki znak czasów i sama liczba tych wszystkich premier najróżniejszych urządzeń zachęca do sięgnięcia po coś nowego. Ale są też produkty, które już kilka dobrych lat albo nawet dekad temu osiągały w niektórych sferach perfekcję. Albo tak przynajmniej twierdzili ich producenci, bo w niezmienionej formie w pewnych aspektach nadal je produkują, czasem dostosowując je w ten bądź inny sposób do rynkowych realiów, ale w gruncie rzeczy oferując no ten sam produkt od wielu lat. Dziś wygrzebałem dla Was kilka przykładów takich właśnie urządzeń, gadżetów, jak zwał tak zwał. Zapraszam do oglądania. Słowem wstępu, zdaję sobie sprawę, że to, co dziś przygotowałem, to zaledwie wierzchołek góry lodowej. Zapewne jest o wiele więcej takich urządzeń, które w pewnych kręgach uznawane są za kultowe i nadal można je zakupić w sklepie prosto z półki bądź w sieci jako nowe. Więc jeśli wiecie o jakimś sprzęcie, którego nie ma na tej mojej dzisiejszej liście, no to koniecznie zostawcie o nim wzmiankę w komentarzach. Nie przedłużając, zaczynamy. A na pierwszy ogień sprzęt, który w czasach swojej świetności określany był mianem prawdziwej legendy i arcymistrzem w kategorii stosunku jakości do ceny. Creative Aurvana Live to słuchawki, które w czasach swojej premiery doczekały się prawdziwych peanów zachwytu właściwie z każdej strony. Zachwyceni oferowaną przez nie jakością dźwięku byli zarówno konsumenci, jak i recenzenci. Szczególnie, że słuchawki napędzały 40 mm przetworniki Foster Electric, które spotkać wcześniej można było w słuchawkach Denon AHD-1001, kosztujących kilkukrotnie więcej niż sprzęt Creative. Zasadniczą wadę Aurvany miały tylko jedną, czyli kiepski kabel, dlatego każdy nabywca tego modelu prędzej czy później decydował się na jego wymianę. Ten proces był przedmiotem wielostronicowych dyskusji na forach tematycznych, ale konkluzja była prosta. Zabieg rekablingu dawał Aurvanom drugie życie i ze słuchawek świetnych zmieniały się one w doskonałe, szczególnie w budżecie oscylującym w granicach 200 zł. Co ciekawe, Creative po kilku dobrych latach oferował też następcę, a później bezprzewodową wersję. Jednak dwójka i kolejne rewizje już nie zdobyły serc słuchaczy. Słuchawki miały swoją premierę w drugiej połowie 2007 roku, czyli niebawem będą obchodzić zupełnie nieokrągłe 17 urodziny. Parę lat temu Creative odświeżył model, oferując Aurvana Live SE. Sprzęt jest bliźniaczy i według obietnicy producenta oferuje te same przetworniki co pierwowzór. Cena jest nadal atrakcyjna, ale czy słuchawki z kablem mają jeszcze jakiś większy sens? No cóż, to pytanie pozostaje otwarte. Jeśli wydawało się Wam, że 17 lat od premiery Aurvana Live od Creative to sporo, no to niestety, ale byliście w błędzie. Są bowiem słuchawki, które trafiły do sklepów po raz pierwszy 40 lat temu. Mowa o modelu Porta Pro firmy COS, czyli lekkich słuchawkach nausznych o konstrukcji otwartej, które producent po raz pierwszy pokazał już w 1984 roku. COS nie jest marką, która zdobyła jakąś szczególną popularność nad Wisłą, ale ten konkretny model jest, nie da się ukryć, bardzo charakterystyczny. Leciwy design, niech Was jednak nie zmyli, to solidna konstrukcja o ugruntowanej opinii, oferująca bardzo dobry stosunek ceny do jakości, no i podobno nieprzeciętną wygodę. Podobno, bo sam niestety nie miałem okazji ich dłużej używać, więc więcej na ten temat nie mogę nic powiedzieć. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, aby się o tym przekonać, choćby dziś, bo po pierwsze, słuchawki nadal są dostępne w praktycznie niezmienionej od lat formie, a po drugie są naprawdę tanie. W cenie nieco powyżej 100 zł można je bez problemu dostać również w polskiej dystrybucji. Jeśli podstawowy model wydaje się Wam trochę nie dzisiejszy, no to w ofercie producent ma także wariant bezprzewodowy, a także jeszcze jeden kablowy spod serii Utility, w którym można wymieniać standardowe złącze jack na USB-C bądź też Lightning w zależności od potrzeby. No i jeszcze jedna rzecz warta wspomnienia. Na swoje produkty firma COS udziela dożywotniej gwarancji. To naprawdę godne podziwu w czasach, gdy większość tego rodzaju gadżetów potrafi się zużyć po zaledwie kilku latach użytkowania. Pozostaje jednak tylko pytanie, jak interpretowane są różne warunki takiej gwarancji. Na liście mam jeszcze jeden sprzęt od firmy Creative, ale nic dziwnego, bo ten producent w czasach swojej świetności w parze z Logitechem dominował na rynku akcesoriów audio. I choć teraz legenda nieco osłabła, no to najwyraźniej producent nadal dumny jest ze swojego modelu GigaWorks.
T40 oraz ciut mniejszego T20. Te głośniki stereo, podobnie jak słuchawki Aurvana Live, uznawane były za jedne z najlepszych, o ile nie najlepsze w swoim przedziale cenowym. Trzeba przyznać, że wtedy Creative miał nosa do dobrego wyceniania swoich produktów. No i fakt, trzeba oddać T40, że biorąc pod uwagę ich bardzo kompaktowe rozmiary, potrafiły wyprodukować dźwięk, który naprawdę mógł zachwycić niejedno ucho, a porównania do wielokrotnie droższych i drogich monitorów studyjnych nie brały się też znikąd. Tego modelu akurat nie miałem, ale miałem okazję wielokrotnie słyszeć je na własne uszy i z całą pewnością mogę powiedzieć, że legendy o tym potężnym, czystym dźwięku są jak najbardziej prawdziwe. GigaWorks T40 i T20 także doczekały się kolejnej rewizji producenta. Teraz jednak mają o wiele trudniej, bo w zadanym budżecie konkurencja bardzo się rozrosła i o ile nie macie ambicji nabyć jakichś audiofilskich kolumn aktywnych za miliony monet, no to mając kilka stówek w budżecie z pewnością jest w czym wybierać. Mimo to T40 na pewno nie sprawią zawodu, no i też mają jeden ważny atut. Zajmują naprawdę niewiele miejsca, więc na mniejsze biurko będą jak znalazło. Podczas gdy cały rynek odkurzaczy walczy ze sobą na coraz bardziej wyrafinowane rozwiązania w zakresie filtracji, skuteczności sprzątania czy wydłużenia czasu pracy na baterii, jest producent, który swoje urządzenie sprzedaje od lat w praktycznie niezmienionej formie. A mowa o brytyjskiej firmie Numatic, której nazwa może nie mówi niektórym nic, ale wystarczy rzut oka na flagowy produkt producenta, czyli odkurzacz Henry, aby skojarzyć, o kim mowa. Okej, może to wprowadzenie zabrzmiało trochę tak, jakby Numatic faktycznie od lat 80. XX wieku produkował ten sam odkurzacz, ale prawda jest taka, że najnowsze rewizje i Henry'ego, i innych odkurzaczy Numatica przeznaczonych dla konsumentów detalicznych są pod wieloma względami inne od swoich pierwowzorów. Mimo to producent pozostawał przy wielu rozwiązaniach stosowanych praktycznie od początku produkcji, a przede wszystkim utrzymuje w swoich produktach ten unikatowy design, jaki Henry'ego, George'a czy też Hetty wyróżnia na tle całej konkurencji. Co ciekawe, Numatic nadal swoje urządzenia produkuje w Europie i mają one tak wielu fanów, że istnieje nawet cała fanowska Wikipedia poświęcona tej marce, gdzie w najmniejszych detalach można przeczytać o tym, co na przestrzeni lat producent zmieniał w swoim flagowym produkcie i pozostałych zresztą też. Nie będę ukrywał, świat zegarków, zwłaszcza tych luksusowych, pewnie starczyłby na wypełnienie tej listy i trzeba by jeszcze zrobić kilka kolejnych, ale jest pewna firma i model, które zasługuje na wyróżnienie, bo po pierwsze ma oddane grono fanów na całym świecie, a po drugie nawet zwykły śmiertelnik może sobie na taki zegarek pozwolić. W 1983 roku Casio wypuściło na rynek pierwszego G-Shocka, czyli model DW5000C. Czasomierze z tej linii miała charakteryzować zwiększona odporność na uszkodzenia fizyczne i przez ponad 40-letnią historię swego trwania G-Shocków Casio stworzyło całe mnóstwo. Jednak to właśnie linie 5000 i 5600 nieustannie nawiązują i funkcjonalnością, i designem do słynnego pierwowzoru. Obecnie linie te są tak obszerne, że każdy znajdzie w nich coś dla siebie. Wracamy jeszcze na moment do świata urządzeń audio, a to za sprawą mikrofonu, który zdaniem wielu jest niedoścignionym wzorem w całej gamie zastosowań. Mowa o Shure SM7, czyli kardioidalnym mikrofonie dynamicznym, który swój debiut zaliczył już ponad pół wieku temu w 1973 roku. Produkowany jest do dziś, a po drodze doczekał się naprawdę niewielu udoskonaleń, co najlepiej pokazuje to, jak wysokiej jakości urządzenie stworzył amerykański producent Shure. Mikrofon na tle innych w swej klasie wyróżniał się też nietypową budową, która wyraźnie odróżniała go od innych wokalowych mikrofonów dynamicznych, no i poniekąd stała się też znakiem rozpoznawczym serii SM7. Abstrahując od tego, czy brzmienie SM7 i SM7B się komuś podoba, czy też nie, no to trzeba przyznać, że nie każde urządzenie tego typu może pochwalić się tak bogatym wkładem w popkulturę. I nie mam tu na myśli tylko niepoliczalnej wręcz ilości śladów nagranych za jego pomocą w albumach największych sław przemysłu muzycznego. SM7 zaliczył też sporą liczbę występów w hitach kinowych, a od co najmniej kilku lat, gdy triumfy święcą wszelkiej maści w formie podcastów i wideokastów, jawi się on wręcz jako podcasterski święty graal i stanowi swoistą referencję.
W mojej skromnej opinii SM7 naprawdę brzmi dobrze, choć jego cena być może dla wielu osób jest dość zaporowa. Za jej ułamek można dziś kupić inne dynamiczne mikrofony, które naprawdę niewiele ustępują tej legendzie. No ale co człowiek, to opinia. A naszą listę na dziś zamyka urządzenie z gatunku AGD. Każdy choć raz w życiu widział gdzieś, czy to w sieci, czy to w jakimś filmie, robota kuchennego marki KitchenAid. Amerykańska firma bez wątpienia może pochwalić się tym, że udało jej się stworzyć sprzęt dla wielu będący synonimem miksera. Nic dziwnego, bo ta charakterystyczna konstrukcja miała czas, by okrzepnąć w świadomości konsumentów. Dzisiejsza linia Artisan to niemal w zasadzie 1:1 kopia modelu K, który na rynku zadebiutował w 1937 roku. Zmiany w projekcie budowy miksera wprowadzone po drodze były raczej kosmetyczne i niemal wszystkie dostępne obecnie modele są po prostu bardzo podobne do pierwowzoru sprzed kilkudziesięciu lat. Mało tego, gdybyście jakimś trafem posiadali już wtedy mikser od KitchenAid i potrzebowali wymienić jakieś akcesorium, to nic nie stoi na przeszkodzie, bo standard mocowania się nie zmienił na przestrzeni lat i nawet do półwiecznego robota możecie dokupić mieszadło, miskę czy też przystawkę. To naprawdę godne podziwu, szczególnie w czasach, gdy czasami celowo zmienia się detale w takich akcesoriach, by wymusić na konsumentach kupno nowych. KitchenAid nie bez powodu ma grono oddanych fanów, choć trzeba też przyznać, że nie jest to najtańsze w swojej klasie urządzenie. Jeśli waszym zdaniem jakieś urządzenie zasługuje na wzmiankę w takim zestawieniu, no to śmiało piszcie w komentarzach, co macie na myśli i dlaczego. A ode mnie to dziś już wszystko. Dzięki za uwagę i do następnego. Cześć.